No więc jest kwarantanna, siedzę w domu i zachowuję się zupełnie normalnie. Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie. Nie opuszczam tych kilku metrów kwadratowych zgodnie z nakazami osoby kontrolującej. Oglądam niedźwiedzie polarne... Zaraz... Polarne? Polaryzacja? Soczewka? Mikroskop? Obserwacja? Mrówki? Simsy? Tak! Czas na kolejne eksperymenty, jak mawiał Irenikus. Czas na kolejne... eksperymenty. Korzystając z tego szalonego okresu, postanowiłem ponownie zebrać swoich małych symulatorów i nieco potestować ich zdolności do przetrwania. Dziś będzie ciekawie. Jak doskonale wiecie, w wolnych chwilach lubię się nieco testować w grze The Sims, czy to sztuczną inteligencję, czy skłonności do brutalnych morderstw, czy skuteczność edukacji redakcyjnych awatarów. Pewnej nocy jednak śniło mi się, że rozmawiam z samym sobą. Albo to nie był do końca sen. Nieważne. W ten sposób przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Co gdyby sklonować wszystkich z redakcji i analizą porównawczą przetestować różne scenariusze? Norma kontra anomalie, status quo versus patologia, niezmienne przeciwko zmiennemu. I w ten oto sposób stworzyłem Dopplerów, moich pobratymców i siebie. I ruszyłem do pracy. Oczywiście, by rozróżnić pierwowzory od podrabiańców, nadałem im nieco inne imiona. W ten sposób powstał Kloneusz Araszkiewicz, Kloneusz Działowski, Klon Sper Pitala, Kladam Wawrzyński, Klon Mon Libert, Klon Gosz Bobrek, Kloni Haumańka i Klordan Dębowski. Chyba łapiecie, o co chodzi. Po połączeniu obu rodzin, za pomocą wyjątkowo mało intuicyjnej modyfikacji, przeniosłem ich na odpowiednią parcelę. Tam przygotowałem dwa budynki, są idealnymi odpowiednikami samych siebie. Początkowo stanowią tylko lustrzane odbicia. Wprowadzam więc normalnych do prawego i klony do lewego. Po czym pozbawiam ich drzwi, by oczywiście nie było czynników zewnętrznych, niszczących wyniki. No i, żeby się nie pomylili, podpisałem trawnik. Sam nie wiem po co, ale ten dziwny głos w głowie kazał mi to uczynić. Nie pytajcie. Wszystkie odpowiedniki osób z lewej budowli są identyczne. Różnią się od siebie tylko i wyłącznie imionami. Te same zestawy cech, predyspozycji i w domyśle dokładnie te same potrzeby. Początkowo zatem sprawdzę, czy wykonują dokładnie te same czynności w tym samym czasie. Czy rozmawiają o tym samym z tymi samymi osobami i śpią w sposób zsynchronizowany. Klasycznie, jak to już bywa w moim małym eksperymentatorium, nie wiem, czy jest takie słowo, ale już jest, nie będę ingerował w absolutnie nic. Tym razem nie naprawię nawet ich zepsutych sprzętów. No to zaczynajmy. Jak mogliśmy się spodziewać, jest dość niemrawo. Z uwagi na brak dodatkowej rozrywki, większość sięga po książki. Faworytem jest tutaj Kacper, podczas gdy jego duplikat rozmawia i dopiero z czasem postanawia nadrobić zaległości. W ekipie oryginalnej toczy się stołowy klub dyskusyjny. Widać, ta grupa ceni sobie przebywanie ze sobą w sposób zorganizowany. O, czyżby Marcin odwiedził naszych odizolowanych bohaterów? Sorry stary, drzwi nie ma. Zauważyłem, że pierwszą sklonowaną osobą, która odwiedziła toaletę, był Kloneusz, więc musiałem jak rasowy creep skupić się na prawej toalecie i Jordan. Wychodzi na to, że mimo bycia identycznymi, simowy pęcherz nie działa w taki sam sposób. Podczas gdy rozpoczęło się wielkie gotowanie w domu oryginałów, łatwo to poznać, gdy Szymon wykonał swój znajomy atak na patelni, strona Dopplerów nie była zainteresowana posiłkami. Jedynie awatary Jordana pokrywały się apetytem, ale nie ma to jak wspólny posiłek. Rozmowy o słońcu, którego jeszcze długo nie zobaczą, i żywiołowa dyskusja o sensie istnienia. Szymon jako dobry kolega zebrał po wszystkim talerze kolegów. A co u klonów? Siedzieli zupełnie inaczej, zdaje się, że ślepo starają się naśladować coś, o czym świadomości właściwie nie mają. Tyle, że robią to nieudolnie. Szukając podobieństw w zachowaniu, odkryłem zapędy Kloneusza Araszkiewicza do frywolnego śpiewu bez okazji. La.
A później przyszedł zmrok. Na kanapach sztuczny Szymon i prawdziwy Jordan, łóżka zajmowane losowo, aż tu nagle... Tak, mamy zbieżność. Grzegorz i Klongorz wybrali te same pielesze. W końcu coś. Teraz tylko czekać, co pierwsze się zepsuje i ruszamy dalej. No i drugi punkt synchronizacji trafia do Kacpra, to samo łóżko. O wow, właściwie mówiąc usterka, nie miałem na myśli pożaru. Prawdziwy pan Mateusz popisem kulinarnym stawia kuchenkę w płomieniach. Mimo alarmu straż pożarna nie miałaby szans na zareagowanie, ale na miejscu jest już Jordan, który gasi ogień. Całe wydarzenie stawia wszystkie obiekty testowe na nogi, tutaj jednak kończymy ten eksperyment, zanim wszyscy przestawią się na niegotowane przekąski. Klony nie spaliły jednak kuchni. Wnioski? Mimo identycznych predyspozycji dostępu do dokładnie tych samych przedmiotów, różnią się gusta książkowe, spełnianie potrzeb i cykle snu. Widać, algorytmy The Sims działają w pokrętny sposób, a te dobory łóżek to raczej czysta loteria. Optymistycznie powiem zatem, że los każdego z symulatorów nie jest z góry przesądzony. Dajcie mi jeszcze raz te obiekty testowe. Dwójka w towarzystwie. Zawsze zastanawiało mnie, jak wiele trzeba, by przełamać barierę wstydu. Karaoke ze znajomymi, wiedząc, że nie umie się śpiewać, taniec mimo zerowych umiejętności, czy występy przed kamerą. Z drugiej strony nie ma nic bardziej osobistego i zarezerwowanego tylko naszym oczom, chyba że partnerom czy partnerkom, jeśli związek jest na tym poziomie, niż korzystanie z toalety. Dlatego też bez krzty skrupułów pozbawiam oba mieszkania dostępu do muszli klozetowej, stawiając jedną, komunalną, pośrodku głównego pomieszczenia. Oczywiście muszę też pozbyć się ścian do sypialni, by sztuczna inteligencja odbierała całość jako jeden duży pokój. Reasumując, gdy dwójka przyszpili, inni będą się gapili, jak mawiali starzy mądrzy ludzie. Bardzo szybko okazało się, że problem braku toalety zaczyna na wszystkich wpływać w wyjątkowy sposób. Niepokój gromadzący się wokół sedesu można by kroić maczetą. Pierwszą osobą, która nie dała rady zwalczyć wstydu, był Kloneusz. Zaraz po nim praktycznie wszyscy rozpoczęli masowe moczenie się. Niektórzy dawali sobie radę jeszcze przez kilka godzin, lecz prędzej czy później ich spodnie naddawały się do suszenia. Z jakiegoś powodu klony nabyły umiejętność fuzjowania się? Mnie nie pytajcie, może to u nich normalne. Zaczął doskwierać brud, interakcje towarzyskie posypały się, a nawet dotychczasowe obiadki ze znajomymi owocowały głównie pogorszeniem relacji. Nie zauważyłem jednak, że ostała się jedna osoba. Klon Fangotena. Klongoten. Kladam. Ten dzielnie wstrzymywał potrzebę, jednocześnie popadając w ogólny stan niżu wszystkich potrzeb. Brak jedzenia, towarzystwa, zabawy i snu spowodował, że ten wielokrotnie zasypiał, łapiąc się kurczowo choćby odrobinę odpoczynku. Wyganianie innych nic nie dawało. W prawym skrzydle wybuchł pożar, widać było mi pisane wskrzesić płomienie, hashtag magognia. Ale Kladam nie dawał za wygraną. Upadki na twarz, trzecia doba potrzeby, nigdy niespełnionej, aż tu nagle... Wszyscy zasnęli. Czwartego dnia Kladam usiadł na tronie. Nie mam pojęcia, jaki wniosek po tym eksperymencie. Wytrwałość popłaca? Czekanie uszlachetnia? Stężenie amoniaku w ciele nie jest takie straszne? Nie próbujcie tego w domu? Syndrom Pitali. Skąd nazwa tego eksperymentu? Pewnie wierni fani symulatorowych wojaży doskonale pamiętają klątwę mocnego czarnego naparu, który na stale przylgnął do dłoni Kacpra. Postanowiłem zatem poddać swoich podopiecznych warunkom wyjątkowo sprzyjającym niezasypianiu lub wystąpieniu tejże klątwy. Pora pozbyć się wszystkiego, na czym można zasnąć, i wyposażyć ich malutkie mieszkanka w dystrybutor kawy albo 16. Przy tworzeniu kawowego pokoju zauważyłem jednak, że doszło do kolejnej fuzji. Klonmon i Klordan stali się na moment jednością. Nieważne, startujmy.
Początkowo nikt nawet nie zapuszczał się do miejsca mającego być rzekomą zgubą symulatorów. W tym czasie z niewiadomego powodu do prawej dłoni Jordana przyklejona została w magiczny sposób pewna księga. Mył z nią ręce, czytał inne książki, a ta dziwnie poruszała się podczas wycieczki do toalety. Wszystko to do momentu, w którym Kacper nie uwolnił go z tego literackiego więzienia. Ten to się zna na klątwach chyba? Dopiero gdy energia zaczęła spadać, a słońce znikało z Doliny Simów, pierwszy do ekspresu wyrwał się Adam. W domu sklonowanych poszło właściwie z grubej rury. Klonsper, Klonmon i Klichał, do których za moment dołączył Klordan. A co do podróbki Kacpra, szybko zrezygnował on z kawy, ale wpakował ją sobie do kieszeni. Można i tak. I tak wszyscy pozornie przebudzeni i pobudzeni zaczęli robić pompki, brzuszki i śmigać do toalety, gdyż jak wiadomo, dużo kawy równa się częste potrzeby. Zauważyłem, że wszyscy notorycznie myją zużyte kubki, więc dla efektu dramatycznego usunąłem umywalki i zlewy. Szybko okazało się, że taka frekwencja była zabójcza dla ubikacji klonów. Niedługo później padła także ta redakcyjna. Od tego momentu całe życie przeniosło się pod ekspresy, jak w jakimś wielkim korpo. Higiena przestała być istotna, a potrzeby, podobnie jak ostatnio, załatwiane były pod siebie. Kloneusz Araszkiewicz stał się pierwszą ofiarą losowego zasypiania, a w tym czasie źródełka kawowego naparu zaczęły się psuć. Chwilę później na podłogach roiło się od plam moczu, śpiących osób, a całe mieszkanie zapełniły brudne kubki. Ostatnią kawę zdążył wypić Klonmon, po czym wszystko przestało działać. Szczerze, liczyłem, że komuś stanie się krzywda, ale nic z tego. Tego też zdecydowanie nie róbcie w domu, bo tak jak w The Sims, tak i w życiu. Od kofeiny łatwo się uzależnić. Spotkania trzeciego stopnia. Postanowiłem, że finalnie wypadałoby spiknąć ze sobą osoby z obu domów. Wiecie, trzeba sprawdzić to metaforyczne, czy dogadałbyś się ze sobą samym, gdyby stanął obok. Pierwszy raz od powstania tych dwóch obozów stworzę zatem korytarz, przez który będą mogli wymieniać się miejscami. Sprawdzimy, kto chętniej ruszy do kogo, a może nawet impreza przeniesie się do kuchni jednej. Na początku niechętnie. Jak to klasycznie już bywa, boimy się stawić czoła samym sobie, zwłaszcza jeśli to klony. Pierwsi jednak ruszają reprezentanci strony lewej, z prawej pan Mateusz. Choć zdawałoby się, że zdystansowani i raczej niechętni do interakcji, prawda jest inna. Kacper z Klonichałem, dwóch Wawrzyńskich przy stole, Pitale i Dębowscy również. Zdaje się tylko, że Grzegorz Bobrek i Michał Mańka przeczuwają, że dzieje się coś niepokojącego. Szybko jednak wszyscy mieszają się i tłumnie gromadzą w domku po prawej, przyjacielsko obściskując się i podając sobie dłonie. Miałem już mówić, że najlepiej dogadują się dwaj panowie, Mateusz i Kloneusz, ale byłem świadkiem, jak Mańka i Mańka wstają od stołu w tym samym czasie, gdyż odzywa się zew toalety, po czym obaj próbują ustąpić sobie miejsca, w rezultacie czego nikt z nich z niej nie korzysta. To jest akceptacja i szacunek. W tym samym czasie w sypialni zawiązuje się elitarny klub czerwono-czarnych koszul i najdziwniejszy spin-off Akademii Pana Kleksa, gdzie przyjmuje się tylko Mateuszów. Oglądanie dwóch egzemplarzy symulatorów, takich samych symulatorów wchodzących w interakcję ze sobą, jest po prostu dziwne. No i w sumie to nikt nie umarł. No i zaczynamy. Klon pana Mateusza pozbywa się prawdziwego Arasza. Wszyscy wiedzieli, że nie należy ufać wyhodowanym organizmom. Szybkie zebranie w toalecie prawego skrzydła i bam! Klony zaczynają zabijać swoich. Kladam usypia na wieki morderce. Teraz nie wiadomo, kto jest tutaj wrogiem. Za to zgodnie z zaleceniami myję ręce po pracy. Kolejny strzał to Jordan trafiający klon Mona ze strzelby. Populacja sztucznych ludzi kurczy się. Klongosz bronią krótką razi... Właściwie sam już nie wiem kogo. Adam pozbywa się Klonspra.
Klongosz kładzie Klordana. To najdziwniejsze zdanie, jakie wypowiadam w życiu. Szybka odpowiedź Kladama. Prawy dom stał się miejscem rzeźni, a rzeźnikiem jest Jordan. Kolejny klon padł. Adam sprząta swojego podrabiańca. W końcu walka z samym sobą, ale skrócona brakiem pewności pana Mateusza w gustownych bokserkach. Chwila spokoju i killstreak powiększa się przez zadzierzgnięcie naszej Jordana. Nie zabija się swoich, a jednak. Brutalność z Battle Royale nie poszła w las. Miotacz ognia... Serio? Niespodziewanie Michał wypala w Grzegorza, a może to ich klony. Kto by to na tym etapie wiedział? Na placu boju pozostaje TV Filmy. Kto pierwszy pociągnie za spust? No dobra, jednak nie spusta toporek. Ostatnim żywym jest pan Mateusz. Pamiętaj, nie ufaj nikomu. Myj ręce i czekaj na kolejne eksperymenty. Dziękuję za uwagę i żegnajcie. Jeszcze się spotkamy.